Hilger wprowadza do sprzedaży kolejną opaskę inteligentną. To już trzeci model o nazwie SmartFit 3. Oprócz SmartFit 3 w opakowaniu znajdziemy kabel do ładowania, opaskę do zawieszania, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Opaskę wykonamy z niezłej jakości materiałów. Gumowy pasek od środka ma rowki, które mają zapobiegać poceniu się ręki. To, co odróżnia tę opaskę od innych urządzeń tego typu, to okrągły ekran. Zazwyczaj ekran w tego typu urządzeniach jest prostokątny. Wyświetlacz jest jasny i dobrze widoczny pod różnymi kątami. Tak wygląda porównanie ekranów SmartFit 2 i SmartFit 3. Ekran jest jaśniejszy i nie powinno być problemu z odczytem wartości w słoneczny dzień. Ekran uruchamiamy przez dotknięcie. Możliwe jest też uruchomienie ekranu za pomocą gestu. Ustawiamy to w aplikacji. Podstawowe informacje, jakie wyświetla SmartFit 3, to data, godzina, poziom naładowania baterii, liczba kroków, przebyty dystans, liczba spalonych kalorii oraz adres mach opaski potrzebny do parowania urządzenia ze smartfonem. Aby rozszerzyć funkcjonalność opaski, musimy na smartfonie zainstalować aplikację GetFit Pro, która do działania wymaga włączonego modułu Bluetooth, lokalizacji i połączenia z internetem. Aplikacja działa na systemie Android 4.4 i nowszym. Za jej pomocą synchronizujemy datę i godzinę i uzyskamy dostęp do takich opcji jak monitorowanie czasu snu, ustawienia powiadomień i alertów i kilku innych dodatkowych funkcji. SmartFit 3 ma ekran OLED, łączy się za pomocą Bluetooth 4.0, a aplikacja GetFit Pro jest kompatybilna z Androidem 4.4 lub nowszym. Klasa wodoszczelności opaski to IP2X. W zestawie znajduje się zawieszka do mocowania do plecaków i smyczy. Opaska ma akumulator litowo-jonowy o pojemności 50 mAh, który naładuje się w niecałe 40 minut. Po sprawdzeniu zliczania kroków opaska SmartFit 2 na 100 kroków zliczyła 99, natomiast SmartFit 3 na 100 kroków zliczyła 93 kroki.